Dobry wieczór, witam się z Państwem. Iwona Niedźwiedź i zapraszam bardzo serdecznie na ostatnie już dzisiaj spotkanie z piłką ręczną w wykonaniu mężczyzn. 14. kolejka PGNiG Superligi. Stal Mielec podejmuje na własnym terenie z MKS Zagłębie Lubin. Panowie wracają na swoje miejsca. Pojawia się Nikolic na obrocie, no i takim rzutem z podłoża. Oddał piłkę świetnie, tutaj przeczytał te wydarzenia na boisku. Bośniak i z problemami Antonio Pribanić, razie 1-1. Stanisław Gębala do końca, świetne podanie do obrotowego i zamienia tę asystę Tomasz Pietruszko. Kulizowicz, a ładne teraz zagranie zespołowe. Asystował Dmitrij Smolikow, wykańczał to wszystko Antonio Pribanić, ale jest już szybkie wznowienie w wykonaniu Zagłębia Lubin. I Marcel Stroczyk z drugą bramką na koncie, 7-7. Chcą być gorsi gospodarze, też szukają szybkiego wznowienia. No i Gębala. Czekała poprzek boiska, nie ma tam pozycji dla Stroczyka. Przegrupowali, podzielili, policzyli dobrze stalowcy. Sobot. Nikolic, Cef. O, znakomicie zagrali teraz stalowcy. Kończy to wszystko Paweł Wilk. Ale jest próba szybkiej odpowiedzi. Nie ma faulu ofensywnego. Szukał go na pewno Misiejuk. I ponownie plus 2 zespół Jarosława Hipnera. Smolikow do skrzydła. Nie najłatwiejsza pozycja doświadczonego Pawła Wilka. Wznawiam z linii 9 metrów, czy czekało w pierwsze tempo pokonany Dawid Dekarz. 22 Lubin, 20 Stal Mielec, a za chwilę może być 23. I jest 23 za sprawą Mateusza Drozdalskiego. Niedokładne to odwrócenie, no nie klei się ta akcja. Stalowcom teraz w tym zewnętrznym sektorze fantastycznie wypracował sobie pozycję Dmitrij Smolikow. Mori. Bala z dystansu. Do Pribanicza. No dobre, dobre są te podania. Wysoko Zagłębie wyskoczyło. No też Jarosław Hipner przyszykował się na to. Na tę końcówkę, ale Antonio Pribanić, niczym rasowy rozgrywający, wypracował sobie tutaj świetną pozycję, odpowiada szybko Jakub Moryń. Pytanie, czy starczy czasu? Będą chcieli łapać te cenne sekundy, nie tylko dlatego, że grają w osłabieniu liczebnym, chociaż nie przeszkadza to Bośniakowi w zdobyciu 31. bramki. Chyba wymyka się Zagłębiu ten mecz. 32-29. Jeszcze odpowiada Michał, przepraszam, Jakub Adamski. I jeszcze, kara. Ja się nie mylę, Moryń. Moryń, jest bramka, jest 15 sekund do zakończenia spotkania. I jest koniec tego spotkania. Nie udało się Zagłębiu Lubin dogonić. Dogonić gospodarzy tego meczu. Jest kolejne zwycięstwo. Ja dziękuję Państwu za czas spędzony z piłką ręczną i życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia.